Cześć, jestem Klaudia Takanowna i już witam Was w szybkich odpowiedziach. Wskaż numer próbówek, których wynik tej reakcji chemicznej będzie pozytywny. Mamy tutaj wodorotlenek miedzi 2, który wykrywa nam wiązania peptydowe w białkach oraz w biurecie, czyli w dimoczniku, który w swojej cząsteczce takowe zawiera. Więc tutaj reakcja nam zachodzi. Lizyna to pojedynczy aminokwas, który nie ma w swojej cząsteczce wiązania peptydowego. Mocznik również nam tutaj odpada, a albumina to jeden z podstawowych białek krwi, więc tutaj mamy białko, więc reakcja nam zachodzi. Ja Wam dziękuję serdecznie za uwagę. Zostawcie proszę suba. I już.